Dzień dobry wieczór, Polsko! Witam was w świecie MC Sobieskiego. Nowa jakość, nowe pomysły, nowa stylistyka, czyli mówiąc po prostu nowa seria moich wpisów wideo, w której będę starał się was zainteresować i zatrzymać na jakiś czas. Świat MC Sobieskiego jest bardzo zakręconym miejscem, ale zarazem przyjaznym dla turystów, tak więc zapraszam was serdecznie i mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Założyłem specjalnie nową koszulę, moją najlepszą koszulę, jaką mam, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie. To jest trochę dziwne uczucie i może mi nie uwierzycie, ale zawsze, gdy rozpoczynam jakąś nową serię, gdy pojawia się nowe intro, mam takie głupie wrażenie, jakbym pierwszy raz nagrywał coś na YouTube. A przecież tych filmów życzyłem już około 250 i... No nie bądź taki skromny, MC Sobieski. Sorry, przez tremę mam... mamy słuchowe. Wytnę to później. To wcale nie są omamy. Kim ty jesteś? Dobra, wiem kim jesteś. Ale dlaczego aktywowałeś się w mojej głowie? Jestem ciemną stroną mocy. Ciemną stroną twojej natury. Czyli takim moim alter ego? Takim przeciwieństwem anioła stróża? Tak. Zaraz, grałem kiedyś w taką grę Black and White i tam na jednym ramieniu siedział anioł, który symbolizował tą dobrą stronę mojej natury, a tą drugą złą stronę mojej natury symbolizował diabeł. Dlaczego nie wcieliłeś się w diabła, tylko w jakiegoś cholernego Lorda Vadera? Mamy XXI wiek. Chciałem być efektowny, motherfucker. Powiedzmy, że ci się udało, ale czego ty w ogóle chcesz ode mnie? Chcę pomóc ci zdobyć władzę nad światem. Ale to jest YouTube. A nie świat, to tylko YouTube. Dzisiaj YouTube, jutro cały świat. Widzę, że masz naturę Putina. I nie bardzo mi się chce z tobą rozmawiać. Zjeżdżaj z mojej głowy. Możesz mieć hajsu więcej niż Gimper. Ale ja tego wszystkiego nie chcę. Powiedziałem ci, zjeżdżaj z mojej głowy. Nie. Jak to nie? Nie. No to cię do tego zmuszę. Będę wstrzymywał tak długo powietrze, a zabraknie go w mojej głowie i się tam udusisz. Głupcze. Wstrzymując długo powietrze, sam się udusisz. Może masz rację. Ale mam jeszcze inne pomysły, więc zjeżdżaj z mojej głowy, zanim po nie sięgnę. Nie? Jesteś tego pewny? Dobra, sam mnie do tego zmusiłeś. Parabole tańczą, 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 parabole tańczą, tańczą, wyjazd z mojej głowy! Proszę, proszę, zgadzam się! Tańczą, tańczą, ja tak mogę cały dzień! Błagam, przestań! Dobra! Parabole! Będziesz grzeczny? Będę! Przestaniesz się wtrącać do moich rozmów z moimi widzami? Przestanę! Okej. Ale jeszcze raz się to powtórzy i parabole lecą. Tak jest, mistrzu. Dobra, wierzę ci. Przepraszam was serdecznie za, nie wiem, jak to, za tą aberrację, ale sam jestem zdziwiony. Mam nadzieję, że mimo tego pozostaniecie ze mną i obejrzycie kolejny odcinek mojej paplaniny przed kamerą. Przepraszam, trochę się zdenerwowałem. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkodzi, aby sięgnąć po kolejny odcinek. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że w tych odcinkach znajdziecie coś dla siebie, że czasami będą śmieszne, czasami wywołają uśmiech na waszej twarzy, czasami łzy, a czasami... Ból, krew, motherfucker! Lord! Słucham. Japa! Okej. Jak pani widzi, jak to chce dzieje się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją.